Najbardziej lubię etap końcowy, no bo jak każdy architekt, który się spełnia. Verde Guatemala jest piękny, zielony, szmaragdowy. Jest trochę taki pokryty cieniutkimi liniami. Prezentuje się fantastycznie we wnętrzu. W jakim wnętrzu? Zgarnia najlepsze nagrody. Urządza gwiazdy z pierwszych stron gazet i ma piękne wnętrze. Dziś do swojego mieszkania zaprasza nas Iwona Trendowska, która jest kobietą petardą. Witam Cię, Iwono. Jesteś osobą, która ma niezwykle dużo energii. Ty mi niesamowicie imponujesz. Może dlatego, że inspirujesz się Antonio Gaudim. Powiedz mi, skąd czerpiesz tą energię, skąd czerpiesz inspirację do projektowania i co Cię najbardziej fascynuje w projektowaniu wnętrz? Najbardziej inspiruje mnie spełnianie marzeń tak naprawdę innych osób przez odkrywanie naturalnych rzeczy, które wykorzystuję we wnętrzach. Ty kochasz kamień. Tutaj w tym wnętrzu, w którym teraz się znajdujemy, dominujący jest kamień, piękny, zielony. Sprawia wrażenie nawet takiej trójwymiarowości. Kocham kamień dlatego, że jest niepowtarzalny. Nigdy nie kupimy dwóch takich samych kawałków kamienia. Zawsze jest ponadczasowy. Każdego dnia możemy go odkrywać na nowo. Nigdy nie spojrzymy na ten kamień tak samo, tylko każde światło, poranek, wieczór spowodują to, że to wnętrze będzie inne i ten kamień w innym świetle, w innej odsłonie nam się pokaże. Nie wiem jak Wam, ale mnie w tym domu podoba się zestawienie kolorystyczne. Bardzo często planując aranżację mieszkania, zastanawiacie się nad tym, w jaki sposób wybrać kolor. Ja zwykle podpowiadam, zwykle mówię, żeby trzymać się właściwie trzech kolorów. Jeżeli chodzi o to wnętrze, takim bazowym, podstawowym, dominującym kolorem, czyli mogę powiedzieć, że jeżeli porównywałabym to do obrazu, jest to takie tło do wszystkich innych kolorów, jest taki ciepły, beżowy kolor, złamana biel, kolor bardzo przyjemny, ciepły i dający takie uczucie, wrażenie przytulności. No i drugi kolor, który jest kolorem niezwykle odważnym, który został tutaj zastosowany, to jest, jak tutaj widzicie, szmaragd. Bardzo głęboka, szlachetna zieleń. Piękny kolor, który działa uspokajająco, który poprawia nastrój, który nie jest prosty do zestawiań kolorystycznych. Trzeba się nad nim zastanowić, trzeba połączyć go z innymi kolorami, ale jak już się uda, to efekt jest niesamowity, tak jak właśnie tutaj. No i trzecia rzecz, czyli delikatne elementy złote, które wykańczają to wnętrze i sprawiają, że wygląda ono jeszcze szlachetniej. Plus takie uwieńczenie, głęboka czerń z piegu kwarcowego. Bardzo mi się podoba. To wnętrze, w którym teraz się znajdujemy, projektowałaś sama dla siebie. Jak się projektuje dla siebie właśnie? Najtrudniej. Najtrudniej. Natomiast to miejsce tak naprawdę, jak zobaczyłam przez zieleń, która ją otacza, to wiedziałam, że jakby myślą przewodnią tego domu, to musi być jakby kontynuacja tej zieleni, głębi zieleni, która daje spokój. Muszą być kwiaty i stąd się też wziął pomysł na kamień Verde Guatemala, ten zielony, który tutaj się powtarza w tym wnętrzu, bo on jakby mi dał to przejście z tej zewnętrznej natury do środka. Zieleń jest niesamowita, taka bardzo głęboka i szmaragdowa, która się tutaj powiela w różnych punktach, ale niesamowita jest również sztuka, czyli obrazy zarówno twojej córki, jak i pana Kołpanowicza. Lubisz sztukę we wnętrzach? Bardzo lubię sztukę we wnętrzach, bo ona jakby też pokazuje mi może trochę duchowości innych artystów. To też są osoby, które mnie inspirują. I jakby ta sztuka taka surrealistyczna pokazuje bardzo dużo detalu i bardzo dużo barw. I to jest takie niesamowite w tej sztuce, którą ja najbardziej lubię. Architektka wprowadziła do swojego domu magię. Iwona uwielbia sztukę surrealistyczną. W pokojach zobaczymy wizję między innymi Jarosława Jaśnikowskiego i Marcina Kołpanowicza. Na niektórych dziełach znajdziemy rodzinne akcenty. Za mną dzieło malarza Jarosława Jaśnikowskiego. Jest to dzieło wyjątkowe. Zwróćcie uwagę na te dzieci, które tam są. To są właśnie dzieci właścicielki, które przechodzą na drugą stronę niesamowitego świata, który wygląda trochę jak marzenie senne. Jaśnikowski w swoich pracach nic nie robi sobie z grawitacji i innych praw fizyki. Iwona odkryła tego artystę wiele lat temu,
jeszcze zanim jego dzieła osiągnęły zawrotne ceny. Na oceanie historii wyceniono na blisko 100 tysięcy złotych. Za nami jest również ikona, która w sobie mieści też całą gamę barw. Jakbyś mogła powiedzieć jej historię, bo ona się tutaj świetnie wpisuje w to wnętrze. No, tryptyk, który jest zaprojektowany przez prekursora drogi neokatechumenalnej Kiko Arguello, stworzył całą gamę takich ikon. To jest jakby tylko jej kopia, tak? Bo oryginały znajdą się w Madrycie. Ale tutaj widzę w tym obrazie również dużo złota. Takim dominującym kolorem jest złoto, ale również pojawia się ono w tym właśnie wnętrzu. Ze względu na to, że ten tryptyk dostałam w prezencie od brata na moje okrągłe urodziny, musiałam zaprojektować coś, gdzie będę mogła go w takim centralnym miejscu postawić, dlatego też poszłam w oświetlenie, w dodatki, a zieleń ze złotem no po prostu komponuje się świetnie. To, co tutaj widzicie, to jest spiek kwarcowy, który przewija się tak naprawdę w całym tym wnętrzu. W związku z tym widzicie, że wnętrza, które projektuje Iwona, są bardzo ze sobą spójne. Spiek kwarcowy zresztą jest materiałem bardzo wygodnym, bardzo modnym. Można go stosować do obudowy kominków, do obudowy schodów, jak i również na blaty. Natomiast warto zwrócić uwagę na łazienkę. Łazienka jest przepiękna. Znowu widzimy, że tak naprawdę dominującym kolorem jest ciepła kość słoniowa, która idealnie koresponduje z zielenią kamienia Verde Guatemala, który jak widzicie ma takie bardzo subtelne żyłki, różne odcienie zieleni, jak i również szarości. Ten kamień wygląda tak naprawdę jak takie trójwymiarowe dzieło sztuki i do tego elementy złota. I zdradzę Wam, że to, co mnie się najbardziej podoba, a wiadomo, kobiety lubią, jak coś się błyszczy, to jest lampa. Zobaczcie na kryształki. Iwona lubi czarować, jak za dotknięciem magicznej różdżki powiększyła wnętrze domu, posługując się lustrami. Ale nie każdy lubi zwierciadła. Dlatego projektując domy klientów, architektka musi odkryć ich potrzeby. Każdy projekt jest zupełnie inny, w zależności od tego, dla kogo projektujesz. Ale powiedz mi, który etap projektowy jest dla Ciebie najbardziej fascynujący, który najbardziej lubisz, a który jest najbardziej uciążliwy, że Cię najbardziej męczy? No, najbardziej lubię etap końcowy, no bo jak każdy architekt, który się spełnia na samym końcu. Natomiast jakby wszystkie wykończenia z wszystkimi współpracownikami, podwykonawcami, no to jest to etap najtrudniejszy, tak? Doprowadzić do tego momentu przekazania kluczy, odbioru końcowego, no to jest coś, co najbardziej lubię, ale jest oczywiście najbardziej męczące. Czyli ten etap, kiedy wchodzisz, widzisz już wykończone wnętrze, tak. Tylko mówisz jeszcze ten dodatek, jeszcze ten. Tak. I dopieszczasz, cię najbardziej cieszy. Tak. A reakcja tych, którzy otrzymują klucze i podziwiają mieszkanie? No to jest taka nagroda dla mnie za to, że spełniłam ich marzenia, swoje jakby detale przepchnęłam, bo niejednokrotnie na końcówce jest też tak, że musimy dużo, dużo rozmawiać, żeby dopełnić to wnętrze, choćby nawet lustrami, które ja uwielbiam. A przekonać ludzi do tego, żeby w domu mieli dużo luster, no nie jest prostą rzeczą. A co jest w sumie dziwne, bo ja tutaj obserwuję, że właściwie te lustra przebijają się w całym tym mieszkaniu, w tym pomieszczeniu, zarówno w kuchni, jak i w salonie. I one wyglądają rewelacyjnie, powiększają przestrzeń. Ale bardzo trudno jest trafić do kogoś, przekonując go do tego, że te lustra właśnie taki efekt dadzą, bo jakby sam projekt, wizualizacji nie oddają nam w 100% właśnie tego, co nam daje lustro. Mistrzem Iwony jest Antonio Gaudi. Jeśli byliście w Barcelonie, na pewno podziwialiście jego dzieła. Sagradę Familię, Park Güell i Casa Mila. Gaudi 100 lat temu inspirował się przede wszystkim naturą, podobnie jak Iwona dziś. Również natura i przyroda występuje w tej oto lampie, która jest piękna, złota. Składa się z takich pionowych rurek, które przywodzą na myśl trawy, które przywodzą na myśl różne organiczne, naturalne formy. Te złote elementy zresztą przewijają się w całym tym mieszkaniu. Między innymi widzimy je w ramach obrazu. Konsekwentnie również występują w lamówkach poduszek, jak i również w wielu innych elementach.
miejscach. Oświetlenie domu jest świetnie zaprojektowane. Zwróćcie uwagę na te oto panele, które są obok mnie. Również wymyśliła je Iwona. To jest jej autorski pomysł. Wyglądają rewelacyjnie. One opierają się o ścianę, ale wędrują również poprzez sufit i widzimy je na innych ścianach. To, co mnie fascynuje najbardziej, to światło ukryte, które tworzy atmosferę tego oto wnętrza. Widząc na przykład rzut, na którym jeszcze kompletnie nie ma nic, w jaki sposób podchodzisz właśnie do tych rzeczy związanych z funkcjonalnością? Nad czym się najpierw zastanawiasz? Podstawową rzeczą w funkcjonalności danego mieszkania to jest jakby taki mój wywiad. Pierwszy jest czy z klientem, czy z każdą jedną osobą, dla której projektuję, bo tak naprawdę w momencie, kiedy odkrywamy drugą osobę, jakby odkrywamy też jej potrzeby. Niejednokrotnie jest tak, że ktoś z mniejszego wnętrza przechodzi na większe, a nie, no to mi wystarczy mniejsza kuchnia. No nie, bo możemy tą kuchnię fajnie połączyć właśnie z jadalnią i zrobić takie miejsce do porozmawiania, do tego, że można spokojnie było zjeść. Taki mój mały wywiad z klientem jakby daje mi takie światło na to, jak ma wyglądać to funkcjonalność wnętrze. W tym wnętrzu. Tak. A jeszcze jedno pytanie, ponieważ oglądają nas różne osoby, również takie, które są na etapie robienia remontu czy robienia liftingu wnętrza. Jeżeli kompletnie nie wiedzą, jak znaleźć swój własny styl, co byś im doradziła? Ja nie uważam, żeby były osoby, które nie znają swojego stylu, bo wystarczy krótka rozmowa, kilka inspiracji innych osób, gdzie zaczerpnęły. To naprawdę muszą być przeróżne inspiracje i ja z tego jestem w stanie tak naprawdę wyciągnąć po takich kilku takich drobnych rzeczach, co te osoby tak naprawdę potrzebują. No nie zdarzyło mi się nie trafić jakby w ten punkt, gdzie z tych takich drobnych rzeczy jestem w stanie wyciągnąć to coś. Dla osoby, która nawet nie jest zdecydowana ani kolorystycznie, tak naprawdę nie ma pomysłu na to, co by chciała zrobić, tak? Uważam, że wystarczy niedużo, bo szybko można od osoby zdobyć informacje, które są potrzebne do tego, żeby zaprojektować odpowiednie wnętrze. Znajduję się teraz w sypialni. Bardzo lubię ten klimat, dlatego że panuje tutaj idealny porządek. Widzimy tak naprawdę dwa kolory. Kolor taki ciepły, beżowy, bardzo przyjemny i przyjazny oraz delikatny turkus. To, co mnie tutaj zainspirowało, to jest tapeta, która jest za mną. Warto na nią zwrócić uwagę, dlatego że teraz tapety możecie wykorzystywać w bardzo różny sposób. I tutaj również widzicie dosyć ciekawe wykorzystanie tego elementu wnętrzarskiego. Tapety teraz są zupełnie inne niż kiedyś, dlatego że są projektowane przez artystów, malarzy oraz grafików, dlatego tworzą charakter wnętrza zupełnie unikatowy. Na tapetach możecie zobaczyć nie tylko wzory, ale i obrazy, czasem abstrakcyjne. Warto je zastosować choćby na jednej ścianie. Stworzą niepowtarzalny charakter. Iwona zaprojektowała dwie łazienki, zupełnie inne. Na dole ciepły beż plus złoto oraz taka intensywna zieleń Verde Guatemala, kamień bardzo szlachetny. A ta tutaj nasuwa nam skojarzenia z wakacjami, skojarzenia z niebem, skojarzenia z morzem lub z krajami śródziemnomorskimi. Która Wam się bardziej podoba? Która Wam bardziej odpowiada? Którą wolelibyście mieć w swoim domu? Takie pytanie do Was. Miło Cię powitać w pokoju mojej córki. Mnie również bardzo miło, tym bardziej, że widzę tutaj niesamowite dzieło i zawsze zachęcam wszystkich, żeby tworzyli rzeczy sami, żeby malować, rysować, tworzyć, rzeźbić, dlatego że tylko wtedy wnętrze będzie tak naprawdę indywidualne. Widzimy tutaj poliptyk, czyli pracę, która składa się z 9 tak naprawdę mniejszych. Co inspirowało Twoją córkę? Bo widzę, że kolor na pewno, dlatego że ten kolor przewija się, turkus i błękit w całym tym wnętrzu. Moja córka to jest bardzo indywidualna artystka. Na pewno zdecydowanie jest artystką niesamowitą. Jako matka mogę powiedzieć, że jestem dumna z tego, że
udało mi się odnaleźć i pozwolić jej na to, żeby odnalazła siebie. Więc tutaj jest część niej, tak? To są kolory, które jakby odzwierciedlają jej pasje sportowe, bo oprócz tego, że jest zeglarką, to jeszcze jest narciarzem. No dużo, dużo, dużo sportów uprawia, a dodatkowo właśnie pięknie maluje. Ten pokój to jest takie spełnienie jej marzeń i jej pasji. Rzeczywiście tutaj widać dużo takiej wodnej energii, wakacyjnej energii, przynajmniej ja to tak odbieram. Błękit nieba, błękit wody. Dzieło jest fantastyczne, a gdybyś ty miała zachęcić, żeby każdy tworzył, żeby robił coś dla siebie, żeby przełamywał te bariery, to w jaki sposób byś to powiedziała? To ja bym mogła powiedzieć tak, że każdy tworzy inaczej. Ale zachęcam do tego, że na przykład jako matka, żeby dzieciom pozwalać na dziwne eksperymenty. Bo malarstwo mojej córki to jest jakby konsekwencja jakichś jej eksperymentów, tak? Mm-hmm. I te eksperymenty okazało się, że no wyszły jakby no niesamowite, no bo tutaj mamy poliptyk, który jest olejem na płótnie, więc tutaj jakby już nie mamy jakichś akwareli, pasteli, tak, tylko tu już mamy olej na płótnie, więc to jest jakaś kolejna część w tworzeniu po prostu, gdzie jesteśmy w stanie pracować nawet z lepszą farbą. Jestem pod ogromnym wrażeniem wnętrza, które przed chwilą pokazała nam Iwona Trendowska. Przede wszystkim podobały mi się kolory, zarówno biel, jak i ta głęboka zieleń. I sama osoba Iwony Trendowskiej jest osobą niezwykle kreatywną, niezwykle energetyczną. Tacy twórcy to osoby, które ciągle wymyślają, ciągle znajdują nowe pomysły. No i podobnie jak Mariusz Dydo, to są jego prace. Chciałabym wam pokazać, ponieważ są to prace niezwykłe, zabawne, inspirowane dzieciństwem. Jest to człowiek, który łączy zarówno rzeźbę, jak i design. Obok mnie jeden z jego ceramicznych psów, więc zachęcam was bardzo, żebyście się poznali z jego twórczością, jeżeli wam się podoba, bo mnie bardzo, zwłaszcza ten obok mnie. Jak myślicie? Jak byśmy go nazwali? Może macie jakieś pomysły? Oczywiście piszcie komentarze, oczywiście subskrybujcie mój kanał, kliknijcie w dzwoneczek, no i bądźcie kreatywni. Ja znajduję się teraz w forum designu, jeżeli chcecie zobaczyć takie ciekawe rzeczy, jakimi się otaczam, zapraszam bardzo serdecznie. Bądźcie razem z nami.